jest 2:47. Od godziny 21:00 krążymy z pacjentem. Wzięliśmy go z domu, pojechaliśmy do szpitala. Pod domem już się dowiedzieliśmy, że nigdzie w rejonie nie ma miejsc, nie ma nigdzie izolatek. I dyspozytor nie wie, co ma zrobić, nie wie, gdzie nas wysłać. To powiedziałem, co mamy zrobić, bo żeby chociaż jakiś cel był naszej podróży, no to jedźcie do Rybnika. Pojechaliśmy do Rybnika, usłyszeliśmy, że nie ma miejsc. No więc propozycja była dyspozytora, to jedźcie do Włodzisławia. Pojechaliśmy do Włodzisławia, równie ciemno i pusto. Pielęgniarki, które poprosiliśmy do drzwi, powiedziały, że do godziny 6 izba jest zamknięta i tak szpital, izolatki są pełne covidów, które trzeba najpierw wywieźć gdzieś, ale gdzie to nie wiadomo, bo też nie ma miejsc. No więc zadzwoniliśmy do dyspozytora i dostaliśmy plikaz, żeby jechać do Jastrzębia, bo się Jastrzębie otworzyło. Pojechaliśmy do Jastrzębia, ale się okazuje, że w Jastrzębie nie ma izolatek, nie ma miejsc. Więc znowu po zastanowieniu, po zadzwonieniu wszędzie, gdzie można, pojechaliśmy z powrotem do Włodzisławia. Więc jest 2:48 i stoimy w Włodzisławiu i czekamy. Na co? Nie mam żadnego pojęcia. Czy jest gdzieś indziej możliwość jechania? Nie ma. Nie ma, no nie ma. Nikt nie wie, co ma zrobić, znaczy nikt nie wie, co my mamy zrobić, my nie wiemy, co mamy zrobić i nikt nie ma dla nas jakiejś rady. No ale to wszystko jedno, jesteśmy w pracy, a pacjent, no, a pacjent czeka w karetce i oczekuje pomocy, którą od nas oczywiście dostaje cały czas, podajemy tlen, podajemy leki, ale nie może liczyć na normalne leczenie. Już nie ma, brak słów po prostu, brak słów to, co się dzieje, to jest